się skuteczna akcja w bramce. W piątej minucie było 1-5, ale już teraz Wyszomirski. Doskonała interwencja. Bieg Jakobson. Wyszomirski. Spektakularna interwencja. Szwedów Petersen. Błyskawiczne wznowienie. Nie ma bramki. Piotr Wyszomirski. Piotr Wyszomirski. Co za... Obronić piłkę Petersenowi w takiej sytuacji. Fantastycznie. Piotrek obronił fenomenalnie, ale powiem, że Petersen rzucił źle. 4-4 w kontrataku. Jakobson, Ekdal, Guric i Petersen. Wyszomirski! Piotrek Wyszomirski! Fantastyczny mecz! I Falgren. Jakobson, Wyszomirski! Ekbert kontra Wyszomirski. Dobrze teraz Adam Wiśniewski, bo nie ma... Ależ to jest... Johan Jakobson i Wyszomirski! Cały czas na sama akcja Szwedów. Falgren, Krawkowski, nie daje mu się przetrzeć. Teraz dał, ale Piotrek Wyszomirski! Co on wyprawia w tej bramce? Ale dlaczego Falgren z piłką przedarł się za Krysią? Znowu ta sama sytuacja. Ale jeszcze daleko do końca. I Ekdal Guric, Piotr Wyszomirski! Jeszcze bronimy. Z numerem 2 zespole szwedzkie na bramę rozegraną. I tak, ja nie muszę nic Państwu mówić. Dwie bramki rzucili Szwedzi przez 11,5 minuty, bo w bramce mamy tego człowieka na 75% broni Piotr Wyszomirski. Powiadam mu styl rzucania Polaków. I Wyszomirski. A Wyszomirski był bardzo odpowiedzialny. Persson, Piotr Wyszomirski. Po tym rzucie Persona zastanawiam się, jakim cudem on może być królem strzelców w Lidze Mistrzów. Przy słupku, ale przecież tam nie byle kto, tylko bramkarz TKW Killer. Szwedzi dysponują wspaniałą obroną, ale nie mają sposobu na Piotra Wyszomirskiego. Proszę Państwa, 25 rzutów Szwedów, 17 obron Wyszomirskiego.